Niemcy atakują Polskę. Koniec polsko-węgierskiej przyjaźni. Putin podpisał dekret w sprawie Ukrainy. A na koniec niepokojące wieści w sprawie małpiej ospy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Nie przynudzajmy, lecimy. Chciałoby się powiedzieć na niemieckich czołgach, bo tych czołgów nie ma w Polsce, przynajmniej tych, które teoretycznie były Polsce obiecane w zamian za te, które przekazaliśmy Ukrainie. Rzecznik niemieckiego rządu skomentował zarzuty polskiego prezydenta pod adresem Niemiec. Chodzi o obiecane dostawy czołgów Leopard. Rząd w Berlinie odrzucił zarzuty prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące proponowanej okrężnej wymiany ciężkiego sprzętu. Niemiecki rząd jest zdumiony, skomentował w środę 25 maja w Berlinie rzecznik rządu Steven Hebestreit. Dodał, że rząd Olafa Scholza przyjmuje do wiadomości krytykę polskiego prezydenta, ale to nie znaczy, że jest ona słuszna. Chodzi o spór dotyczący propozycji przedstawionej przez rząd Niemiec, aby wschodnioeuropejscy partnerzy Unii Europejskiej i NATO przekazali swoje postsowieckie czołgi Ukrainie. W zamian mają otrzymać od Niemiec nowocześniejsze pojazdy. Hebestreit zwrócił uwagę na negocjacje z kilkoma państwami Europy Wschodniej. Nie było jednak mowy o czołgach Leopard 2A7 najnowszej generacji. Bundeswehra ma niewiele takich czołgów, a kolejne są produkowane. Dlatego osiągnięto porozumienie na przykład z Czechami, którym Niemcy dostarczą zmodernizowane pojazdy za stare czołgi konstrukcji radzieckiej. We wtorek 24 maja ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Polski podkreślili w Berlinie, że chcą rozwiązać problem. Wcześniej prezydent Polski Andrzej Duda powiedział w wywiadzie dla Die Welt, że Niemcy obiecały Polsce dostawę, ponieważ rząd w Warszawie miał dostarczyć własne zapasy Ukrainie. Niemcy nie chcą się z niej wywiązać i jest to dla nas duży zawód. Bundeswehra nie jest wyposażona w te siódemki, bo ich zwyczajnie nie ma. Czyli ewidentnie wprost zaatakowali Polaków, mówiąc, że jesteśmy naiwnymi debilami, z którymi i tak można robić co się chce. Przyjmują do wiadomości, ale nie uważają, żeby te oskarżenia były jakkolwiek słuszne. Czyli co? Czyli raczej nie możemy się spodziewać, żeby kiedykolwiek ich czołgi wpadły w nasze ręce. To pokazuje tylko, jak bardzo daliśmy się wciągnąć w tę całą gierkę manipulacyjną całego Zachodu, że Ukrainie należy pomagać i pomagamy w zasadzie tylko my. Obecnie nie dostaliśmy nawet od Unii Europejskiej pieniędzy na pomoc uchodźcom i dalej finansujemy to wszystko z własnych kieszeni. Przypomnę tylko, że w dalszym ciągu nie wypłacono co do zasady tych 40 zł za dzień za uchodźcę, nie wypłacono 500+ dla uchodźców, to dopiero się zacznie, a w dalszym ciągu nie mamy finansowania z Unii Europejskiej, a to Unia Europejska stara być się tym zachodnim Samarytaninem, który tak bardzo wszystkim pomaga. I wychodzimy tutaj znowu jak Zabłocki na mydle. Nie mamy ani czołgów z Niemiec, ani czołgów własnych, ani relacji z Niemcami, a teraz się okazuje, że jeszcze mamy zniszczyć sobie relacje z Węgrami, czyli z jednym z nielicznych naszych przyjaciół w Unii Europejskiej. Czy pan rozmawiał z premierem Orbanem w tej sprawie? Czy próbował pan go jakoś przekonać? Czy może warto byłoby zaapelować do Węgier, by z tej rosyjskiej ropy zrezygnowały, tak jak apelował pan ostatnio do... Premier Mateusz Morawiecki zaapelował w środę do Węgrów, by jak najszybciej zrezygnowali z rosyjskiej ropy. Węgry są głównym hamulcowym unijnych sankcji, które mają obejmować embargo na ten surowiec. Apeluję, żeby Węgrzy jak najszybciej zrezygnowali z rosyjskiej ropy, powiedział szef rządu w trakcie wizyty w podwarszawskim Pruszkowie. Zapytany o list premiera Viktora Orbana dotyczący wstrzymania dyskusji dotyczącej embarga na ten surowiec sprowadzany z Rosji. Chodzi o list, jaki węgierski premier napisał do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michaela, który wyraża swój sprzeciw wobec rozmów na szczycie Unii Europejskiej o unijnym embargo na ropę z Rosji. Polski szef rządu skorzystał z okazji i wskazał w środę, że nie tylko Węgry mają problem z kolejnym pakietem unijnych sankcji. Jednak żeby przedstawić całość sytuacji, trzeba powiedzieć, że jest kilka krajów, które mają problem z bardzo szybkim odejściem od rosyjskiej ropy. To są państwa, które nie mają dostępu do morza, takiego jak chociażby my mamy, czy inne państwa. Mówię tutaj właśnie o Węgrzech, ale także o Republice Czeskiej, Słowacji i Austrii. Przypomniał, że są to państwa, które domagają się dłuższych okresów przejściowych. Co do różnic w zdolności odbioru ropy, trzeba je do pewnego stopnia uwzględnić. Każdy musi tutaj ponieść pewien koszt i do tego będę namawiał także naszych południowych sąsiadów. Trzeba uwzględnić pewne obawy, ale również i po stronie tych państw musi być większa odwaga w wejście w tę przestrzeń.
Teraz Morawiecki może i bezpośrednio nie obwinia Węgrów za to, co się dzieje i za ich działalność, jednak od razu mówi, że będzie starał się zmieniać ich decyzje i za każdym razem zaczyna wypominać im wszystko, co obecnie robią. Trzeba przyznać, że stosunki polskie z innymi państwami nie należą do zbyt kolorowych. Są w okresie takich bardzo dużych perturbacji i średnio tak mniej więcej co dwa dni możemy usłyszeć o tym, że znowu Polska ma konflikt z kolejnym jakimś krajem. Przecież sami zobaczcie, ostatnio Morawiecki skrytykował Norwegię, wcześniej Macrona, Duda parę dni temu wyzywał na dyplomatyczny pojedynek Niemców za to, że nie dali nam czołgów, a teraz Morawiecki znowu atakuje Węgry. Już nie mówiąc, w jakim konflikcie jesteśmy z Rosją. Oczywiście, z tym krajem każdy inny jest w konflikcie, ale my w największym. Jak wejdziecie sobie chociażby na yandex.ru, to jest taki Google News, ale rosyjski, no to zobaczycie, że najczęściej jak piszą o jakichś innych krajach, to są to albo Stany Zjednoczone, które i tak są bardzo daleko, albo Polska. O nas naprawdę bardzo często piszą Rosjanie i to wcale nie w pozytywnym kontekście. Dziwna jest to sytuacja, bo jeszcze nie tak dawno temu przecież Andrzej Duda spotkał się z nową prezydent Węgier i całe spotkanie miało raczej bardzo pozytywne konotacje. To było tak, że chwalili siebie nawzajem. Andrzej Duda stwierdził, że nigdy nie postawią się przeciwko Węgrom i zawsze będą stali za nimi. I jeszcze stwierdził, że są w znacznie trudniejszej sytuacji niż Polska, więc ich, jakby nie było, rozumie i szanuje. A teraz premier wychodzi i mówi coś zupełnie innego. Ale oczywiście do takiego Andrzeja Dudy mogliśmy się już przyzwyczaić dawno temu, przecież miał na to dwie kadencje i za każdym razem udowadniał, że nie wie, co mówi. Nie jest w zbyt dobrych relacjach z rządem i raczej tam się każdy z niego śmieje i jest tylko taką twarzą, która no ma być, no bo cóż, no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi to, na kogo Polacy chcą zagłosować. Kraje takie jak Czechy, Austria czy właśnie Węgry faktycznie są dużo bardziej uzależnione od surowców z Rosji, więc zerwanie ich całkowicie miałoby dużo gorsze skutki niż kiedy my to robimy. Ale polityka i dyplomacja naszego rządu powinna być przede wszystkim spójna. Lećmy dalej. We do want to turn back to the breaking news out of Russia at this hour, where the president there, Vladimir Putin, just signed a decree that recognizes two breakaway regions in eastern Ukraine. Władimir Putin podpisał dekret upraszczający procedurę uzyskiwania obywatelstwa rosyjskiego dla mieszkańców obwodów zaporowskiego i chersońskiego na Ukrainie. Jak podała w środę agencja RIA Nowosti, dokument wprowadza zmiany do dekretu numer 183 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. W ustępie pierwszym wyrazy na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej lub Ługańskiej Republiki Ludowej zastępuje się słowami na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodu zaporowskiego Ukrainy lub obwodu chersońskiego na Ukrainie. Rosjanie przekonują, że przejęli kontrolę nad tymi obwodami na południu Ukrainy. W obu regionach stworzona jest administracja cywilno-wojskowa. Mają tam nadawać rosyjskie stacje telewizyjne i radiowe. Specjalna operacja wojskowa Putina miała nastać w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy. Ukraina odbije okupowane terytoria, a dekrety Putina zostaną dołączone do jego wyroku skazującego, napisał na Twitterze doradca Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Anton Gerashenko. Joining me again now, NBC's Matt. Joining me, walk us through this. What does this recognition mean for Russia? Czyli Ukraińcy w Ukrainie dostają rosyjskie obywatelstwa, a cała reszta dostaje polskie. Może nie polskie obywatelstwa, ale polskie uprawnienia. Jest to bardzo ciekawe. Władze w Kijowie już się odniosły do sprawy, mówiąc, że jest to naruszenie integralności Ukrainy i że takie nielegalne wydawanie paszportów jest rażącym naruszeniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz normy i zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. Tylko pytanie, czy oni wydają te paszporty i obywatelstwa pod przymusem Ukraińcom, że oni muszą zostać Rosjanami, czy to sami Ukraińcy się zgłaszają po te paszporty? Następny temat.
Just a week ago, few in Europe and America were concerned about monkeypox. Now, as cases rise, President Biden says it's a threat. Najwyższy Urząd Zdrowia zalecił francuskim lekarzom zaszczepienie się przeciw pojawiającej się w kolejnych krajach europejskich małpiej ospie. Na wywołującego tą chorobę wirusa dedykowanej szczepionki nie ma, ale dobre wyniki daje szczepionka opracowana przeciw tzw. ospie prawdziwej. Małpia ospa to występujące endemicznie w tropikalnych i zalesionych częściach Afryki Zachodniej i Afryki Środkowej choroba wirusowa. Na ogół cechuje się wysoką gorączką, ogólnym osłabieniem oraz występowaniem charakterystycznej wysypki skórnej. Nie istnieje dedykowany do zwalczania wirusa małpiej ospy lek, więc kuracja obejmuje przede wszystkim łagodzenie objawów, a po 3-4 tygodniach choroba ustępuje. Podczas ubiegłorocznego ogniska, jakie pojawiło się w Nigerii, występować miała jednak 1% śmiertelność wśród chorych. We Francji, gdzie wykryto dotąd 3 przypadki, Najwyższy Urząd Zdrowia zalecił właśnie w swoim komunikacie zaszczepienie się przeciw małpiej ospie lekarzom oraz osobom, które mogły mieć styczność z kimś, kto zakaził się afrykańskim patogenem. Wskazano przy tym, że ponieważ nie ma szczepionki przeciw wirusowi małpiej grypy, należy zastosować szczepionkę przeciw ospie prawdziwej, ponieważ oba wirusy są ze sobą spokrewnione. Przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność zastosowania szczepionek trzeciej generacji przeciw ospie prawdziwej, a konkretnie opracowanego przez duński koncern Bavarian Nordic preparatu Mvanex, który opiera się na żywym, zmodyfikowanym wirusie, tzw. krowianki. Ospa prawdziwa, niegdyś dziesiątkująca mieszkańców Europy i Azji, a w epoce kolonizacji także innych kontynentów, została dzięki masowym szczepieniom na całym świecie wyeliminowana. What Belgium is doing, I would expect anyone to do, which is, if you are a case. Także mimo tego, że naukowcy nas cały czas uspokajają, nie ma się o co martwić, ta małpia ospa nie zagraża nam, w ogóle ciężko, żeby się przenosiła, nie grozi nam żadna pandemia kolejna, no to już mamy pierwsze obowiązkowe szczepienia medyków. A parę dni temu Belgia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła obowiązkową kwarantannę na 21 dni, czyli dłużej niż kiedykolwiek był COVID, była kwarantanna covidowa, mimo że na ten moment wykryto tam chyba 4 przypadki. No i już jest aż tak bardzo grubo, ale oczywiście uspokajają nas. No i realnie może być tak, że nie ma jakiegoś większego zagrożenia, jeśli będziemy stosować odpowiednie zabiegi prewencyjne, tak jak właśnie to, że ci się zaszczepią, tam ci będą mieli kwarantannę, no i może to się nie rozleży. Ale może też być tak, że po prostu uspokajają nas, żeby nie siać paniki. A przecież my jesteśmy na to najbardziej narażeni, ponieważ to u nas jest bardzo duży obieg ludzi bez żadnej większej kontroli. Jak informuje serwis Puls Medycyny, wirus pojawił się już w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Włoszech, Szwecji, Izraelu, Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Czyli naprawdę bardzo grubo. Nie jest dobrze. Trzymajcie się ciepło. No i hej. Nareszcie spokój dzisiaj mam.